tak jak chcieliśmy, narzuciliśmy swoje warunki gry i od samego początku chcieliśmy grać wysoko, agresywnie i to nam się udało. Rozbijaliśmy ataki przeciwnika już na ich połowie, nie dając im praktycznie żadnych argumentów na to, żeby mogli nam czymś zagrozić. I myślę, że to się udało i dzisiaj wygrywamy 3-0. Myślę, że bardzo ładna była pierwsza i druga bramka. Pierwsza po odbiorze i super. Dzięgielewski wszedł w pierwsze tempo. Tam dostał piłkę, wyszedł sam na sam i dokończył dzieła. Natomiast druga, super przerzut Palucha. Bardzo dobrze sobie przyjął piłkę Olej Biegański. No i też można powiedzieć, troszkę się zabawił tą bramką. Bardzo ważna bramka Palucha. Też z tego względu, że praktycznie jesteśmy na równi z Bełkiem, jeżeli chodzi o mecze bezpośrednie. Mamy więcej bramek strzelonych i to znacznie, także myślę, że to jest ten dobry handicap dla nas. Spodziewaliśmy się takiego spotkania, wiedzieliśmy, że młody zespół będzie walczył piłkarsko, na pewno są dobrze przygotowani. Liczyliśmy może, gdyby boisko, może nie sztuczna nawierzchnia, bo oni tu trenują, ale boisko jest takie samo dla obu zespołów. Gdzieś tam przegraliśmy chyba w tej strefie mentalnej takiej, bo byli agresywniejsi, bardziej parli do przodu. No, nam strata bramki pierwszej nam podcięła chyba całkowicie skrzydła, bo znowu z naszego rozegrania jakaś strata i nie potrafiliśmy tego zabezpieczyć. No i cóż, wygrał zespół na pewno lepszy i gratuluję Tychom, bo na pewno zasługują. Ale nas martwi mimo wszystko styl, jakim przegraliśmy. To jest takie niepokojące. Liga się nie skończyła, bo jest jeszcze parę meczy, natomiast ciężko będzie odrobić punkty przy tym, że nasza liga jest bardzo wyrównana. Kiedyś już chyba wcześniej mówiłem, że tu każdy może wygrać z każdym. Liczy się dyspozycja dnia, liczy się skład personalny. Wystarczy, że wypadnie jeden, dwóch, trzech zawodników i to się zmienia. Także te ostatnie mecze też pokazują, że to jeszcze nic straconego, ale trzeba punktować niestety.